Ponad 60 miast odwiedziły w tym sezonie mobilne płuca Polskiego Alarmu Smogowego. Akcja powoli zmierza do końca. Jednym z jej ostatnich przystanków były Mysłowice. Różnie to bywa, w każdym bądź razie słucham rano o 8:00. No to raz dobrze, raz źle, ale bardzo często słyszę, że okręg górnośląski jest z dużym smogiem. Czasem właściwie to mówią, żeby nie wychodzić na spacer. Jest czuć, Czasami widać w kominach, nie? Jak leci taki dym, nie? Taki, Także różnie ludzie palą chyba, nie? Nie każdy się stosuje. Wiadomo, że jest ciężko teraz, nie? Bo to węgiel drogi i ten, Nie dziwię się, niektórych nie stać na to, nie? Choćby chcieli nawet. Mobilne płuca to 2-metrowa instalacja, która wdmuchuje do pokrytego specjalnym materiałem modelu płuc powietrze. Wszystkie zanieczyszczenia są zatrzymywane, pokazując jednocześnie stan powietrza. W Mysłowicach płuca stały 2 tygodnie i tyle wystarczyło, żeby kolor z białego zmienił się w czarny. W centrum mamy jeszcze dużo pieców kaflowych, które generują bardzo dużo zanieczyszczeń i byliśmy w zdecydowanej czołówce, walczyliśmy o pierwsze miejsce w tamtym roku. W tym roku, gdyż ta dzielnica jest trochę wyżej położona, tu jest powietrze trochę czystsze, wymieniono w okolicy sporo pieców z węglowych na gazowe, to sytuacja jest tylko zła. Akcja organizowana przez Polski Alarm Smogowy będzie trwała do połowy marca. Według raportu z ubiegłego roku miastem z najgorszą jakością powietrza w województwie śląskim była Pszczyna. Priorytetem dla nas jest walka o czyste powietrze. Robimy wszystko, aby mieszkańcy mieli możliwość m.in. korzystania z programów wymiany kotłów, instalacji wszelkiego rodzaju proekologicznych. I obserwujemy od wielu lat, że tak naprawdę bardzo chętnie angażują się, aby właśnie takie działania inicjować. Mobilne płuca stanęły tej zimy m.in. w Sosnowcu, Rybniku i Częstochowie.